witam serdecznie. Mamy to. Dzisiaj perełka, jakich mało u nas w programie. Oglądajcie do końca, oglądajcie uważnie, bo warto. To, co tutaj jest wpakowane pod maskę, to powiem krótko. Nie jeden banditer by się tego nie powstydził. Ten korsarz, bo tak można na nim nazwać, ten korsarz zjada was i wasze auta zawsze i wszędzie, nieważne czym jedziecie. Zapraszamy na prezentację korsarza OPC w limitowanej wersji Nürburgring. A to taki tor, może trochę gorszy niż nasz tor Poznań, ale zawsze. Poszły konie po betonie. OPC już leci. Po prezentacji Oskara ewidentnie widać, że auto wam się spodobało. Dlaczego? Bo widzę w algorytmie, że zostaliście w programie. Lecimy dalej z prezentacją wizualną, bo wisienka na torcie jest na koniec. I na sam koniec dopiero otworzymy silnik paskę, żeby pokazać, jaki drzemie tu potwór. Oskar, podejdź. Pięknie zrobiony przód, oczywiście wszystko jest przerobione. Auto było lakierowane 15 razy, ale nie dlatego, że było bite, tylko dlatego, że właściciel na punkcie koloru ma naprawdę manię. Jest wariotem motoryzacyjnym i w żyłach płynie paliwo, a zamiast mózgu ma kurwa tłoki i korbowody. Taki z niego wariot. Słuchajcie, 80 tysięcy złotych gotówki papiera naszych PLN-ów wrzucił w tunik tego wypasa. Jest tu przerobione wszystko. Od zderzaków, po spitery, po doloty do silnika. Dlaczego? Bo tu naprawdę drzemie zajebista moc. Zobaczcie, jak to wszystko jest zrobione. To jest, jak już powiedziałem, OPC wersja Nürburgring. Wygląda ta mała żaba naprawdę dobrze. Oskar, chodź z tej strony, bo z tamtej odstaje zderzak. Będziemy nagrywali z tej strony. No tak, kurwa, no tak, odstaje zderzak. I widzicie, jak my tu wszystko, kurwa, wam powiemy. Dokładnie parametry, pierdoły, gówna, chuje moje dzikie węże. Tutaj takie skrzela, kurwa, w zderzaku wygląda ta naprawdę dobrze. Słuchajcie, same te opony Micheliny, kurwa, Sporty Plusy, ta 4S, wiecie ile to kosztuje? Opona kosztuje 2,1, czyli same 4 opony to jest 8 tysięcy. Warto by było w nocy odkręcić, kurwa, i zajebać całe felgi z oponami, bo naprawdę można sporo zarobić. Słuchajcie, tu jest wszystko poprzerabiane, tak? Sama wersja Nürburgring OPC mu nie wystarczyła, on chciał więcej, szybciej, dalej, dłużej, ładniej, bardziej zielono. I tak też tu wygląda. Tu jest wszystko pozmieniane. Tu jest taka kurwa litania, on mi napisał, że ja bym naprawdę mógł z tego zrobić 4-odcinkowy serial i byśmy cały czas napierdalali na YouTubie o Corsie. Wszystko nacinane, wentylowane, klocki, tarcze, koła, wszystko na wypasie, opony, nówka, sztuka. Oczywiście szpery, oczywiście trakcji tu nie ma, bo tu jest taka moc. Ale nieważne, jeżeli nie ma trakcji w aucie, to znaczy, że mocy jest właśnie idealnie. A jak nie możesz spolić laka na śniegu czy na mokrym, no to jest chuj w torcie. Nie chciałbym takiego auta i w tej korsie wam to nie grozi. Korsarz z miasta. Oczywiście, oczywiście właściciel wyjeżdża weekendowo, bo ma ze 4 auta. Jeździ nim tylko, kurwa, na zwroty, gówna pierdoły, chwali się na lewo, na prawo, ile to siana nie, kurwa, wjebał, a nam chce dać, kurwa, 20 zł za nakręcenie odcinka. I my go tu, kurwa, ojebiemy na siano. Ala wloty powietrza na błotniku, ładnie to wygląda, zobaczcie, lusterka, takie małe bzdurki, a jak to cieszy oko, właśnie to są te wisienki. I wersja Nürburgring, powinno to być tor Poznań. Albo to powinien być, kurwa, placo pod Auchan. Parking pod Auchan powinien być, ale jaja, kurwa. Na Instagramie tutaj tak sobie Greenburg OPC. Mało tego jest, są tylko dwie w Polsce, a jedna akurat się trafiła na sprzedaż, ale tamta druga to jest petung, wypadek, Ameryka, z Ameryki do Niemiec, z Niemiec do Japonii, potem kurwa z Japonii do Polski i mały przebieg nagle, bo z Japonii. Ale jeździła kurwa po kontenerach po całym świecie. Słuchajcie, ten tył to wszystko wygląda naprawdę dobrze, z gracją. Oczywiście gleba, oczywiście najwyższe bajery, oczywiście najdroższe zawieszenie, oczywiście rury, poprzerabiane tłumiki od samego silnika, a nie jakieś gówna tam.
To nie są atrapowicze, to nie są gówna, to nie są milteki. To jest prawdziwy OPC tuning. God damn it, Jesus Christ, man! Bo tak można nazwać ten tubik. Wygląda to dobrze. Lampki przyziemniane, no loteczka, żeby doduszało. No musi doduszać, bo to naprawdę jedzie. Auto wygląda perfekcyjnie. Wszyscy zwracają uwagę, każdy się ogląda, a mało tego. Jeszcze, kurwa, prawie wszyscy zostaną na szatach pizdę z tym małym, kurwa, wariotem. Silnik maska, bo wisienka na torcie już teraz dla was, drodzy państwo. Możecie kupować tego wypasa i no szybko, bo kolejka będzie po niego jak chuj. Idziemy, silnik maska, mam tutaj ściągawkę, bo jak już powiedziałem, litanie pierdolną taką, że normalnie można by było książkę zrobić 700-stronicową. Mamy tą perełkę, mamy tego OPC-ka i teraz prócz tego, że właściciel ma coś z rycerza i ma zakuty, kurwa, łeb, to tak samo postanowił zakuć motor. Tłoki, cylindry, gówna, pierdoły, panewki, wszystko, słuchajcie, turbiny, tak, zakuty motor, kute tłoki, Vossnera i korbowody ARP. Chuj wie, co to jest, pierwsze słyszę. Całość może około 15-20 tysięcy kilometrów zrobione. Intercooler Wagnera za 4600, nie, przekreślone, za 5200, bo jeszcze były robione przed Black Friday. Ha, jest to najwyższa półka za 5200. Co jeszcze? Custom układ wydechowy, czy cale DP? I reszta 2,75 cala ze sportowym katalizatorem Wagnera 200 CPI. O, żeż kurwa mać. Za 1700 zł. Wydajniejsza pompa paliwa wtryski, większa od Porsche. Ze spokojem na 400 HP. Hidrowane turbo na markowych podzespołach, które tak zaciąga powietrze, że aż kurwa wieje jak z wiatroka. Ha! Tak zaciąga powietrze. Moc tej Corsy to jest około 300 koni. Chłodnica oleju jest jaka? Termostat 87 stopni, mój mechanik sam wie, co jest włożone. Mówi, że trzeba, to trzeba. Jak mechanik godo, że ma być wentylator, kurwa, z kastorami wsadzony pod maskę, to ma być. Bo Stachu, kurwa, mechanik z garażu jest najlepszym fałcem. Słuchajcie, więc deszoki, kolory, śrubki, wszystko, blacha, ocynk, tu jest tyle nadziabane, wystarczy zobaczyć. Sam spray zielony kosztował z 26 zł, żeby te rury ładnie wyglądały. I to nie jest tak, że to nie jest tak, bo to jest właśnie tak jak teraz. Oczywiście szpera, oczywiście to jedzie. Oczywiście skupmy się teraz na tym silniku. Odpalimy tego potwora. Zrobimy test tumików. Sami ocenicie w komentarzach łóżki, czy się podoba, czy się nie podoba. Tak, auto już odpaliłem, ale zobaczcie teraz to. Słuchajcie, stopery na uszy, ściszać odbiorniki. Od razu mi się skojarzyło z rasową WRC. Taka to jest rasowa zielona żaba. Godo jak rzadko kto. A teraz będziemy jechali też jak rzadko kto. Jak już mówiłem, wisienka na torcie teraz. Stick z popularnego programu Top Gear. Top Geara jeździł tym egzemplarzem po torze, robił szykany, robił drifty, wchodził na ręcznym. Właśnie w tym egzemplarzu i ja, jako przemoznawca, najlepszy dziennikarz motoryzacyjny, zaraz po Jeremy Clarksonie i tamtych zjebach, mam możliwość jechania też na miejscu kierowcy tym wypasem. Ale pierwszy środek wygląda dobrze, siedzenia, kubełki Recaro. Jak już mówiłem, jeżeli firma Recaro pakuje do samochodu siedzenie Recaro, to znaczy, że w gównie nie zapakuje tego. Widzieliście kiedyś Dustera na Recaro? Widzieliście Duster X-a na Recaro? W życiu! Widzieliście Poltka na Recaro? Jak się ktoś przerobił? A korsarz Recarowy! Zobaczcie tą rękę! Stara, dobra ręka! A nie tam jakieś guziki, gówna, pierdoły! Zakręty pokonuje także, ho ho! Mamy tutaj monitor a la Kadridge! Ile ma cali? Może ze 2,5! Wystarczy, patrzymy na drogę, skupiamy się, a nie bawimy się multimediami. Oskarix, wygląda to dobrze, schludnie. Chcesz się przejechać? Chciałbym. To pakuj dupę! No dobra. Co to jest? Chuj wie, ruszamy. Ło! Yeah! Traction! No traction! Dlaczego no traction? Bo jest idealnie. Olej jest moc, Oskarus, nie? Ładnie to smaży laczka! Jak ktoś chce smażyć kotlety,
To za chuja nie przesmaży tak jak tą korcą laka. Ale jest dobrze, ty no gokart na pełną pi. Ale jest, jest Oskar, nie? Jest, tak, że widzę Oskara buzię i widzę, że mu się podoba. Damy mu. Słuchajcie, wizualnie korsarz ten jest perfekcyjnie stuningowany i może być wasz, wystarczy rzeczywiście tylko go kupić. Ale słuchajcie, generalnie auto jest bardzo małe, no bo jest to Corsa. Natomiast po wejściu do tego samochodu, ja mam 1,82 wzrostu, Oskar ma jakieś tam 1,90 i ja widzę, że Oskar normalnie sobie przyniósł miskę z wodą, kurwa, Gierki se tu moczy. Leży się kurwa w Turcji na plaży, kurwa, pytam się Oskar, ty tu nakręcaj, a nie ty mi o drinku, kurwa, krzyczysz do barmana, kurwa, drinka, to nie Turcja, tylko mamy robotę. No ale wiesz, ja tam mówię, Oskar, jak tam po dwóch jesteś na robocie, mięty po dwóch piwkach, to jest, u mnie można. To jest wszystko w porządku. U mnie można. Ale jest to dobrze. No ale pęcam, Oskar, nie? No jest, no widzę, widzę. Strach, kurwa, na twoich oczach niesamowity. Z tego jak... Ale jest moc. Ja wiecie co, powiem wam tak, jeżeli mi się dobrze jeździ autem. To jeżdżę w kółko. Jeżeli jestem podniecony. Jak mało mówię i deptam, to znaczy, że auto jest w stanie perfekcyjnym i jedzie się jak po sznurku, tak? A co najważniejsze, jest zrobione z głową. Nie trzeba robić 500, 700, 1500 koni, tak? Bo takie tutaj niecałe 300, ja powiedziałem przed chwilą 400, dodałem, okłamałem. Zawsze kłamię, rzadko mówię prawdę, chyba że się pomylę. Więc, ale jedzie jak na 400 Oskar. Gleba, oczywiście zawieszenie, amortyzatory, oczywiście wszystko tu jest wymienione na nowe. Jak już mówiłem, auto generalnie jeździ po jakichś zlotach, tak? Ale słuchajcie, widać, że naprawdę zawiecha wysokiej jakości, dlatego że no jest taka ziemia, że prawie tu mikami ryszemy w asfalt, a naprawdę jest komfort. Naprawdę jest komfort, ja bym się nie spodziewał. Jest naprawdę dobrze. Corsarz! Czekaj, bo coś tu się odjebało. A dobra, no. Corsarz generalnie zdał egzamin i podziękuję właścicielowi za udostępnienie takiego kozaka, bo ten Corsarz właśnie takim kozakiem jest. Muszę ci powiedzieć, muszę wam powiedzieć, bo Oskarowi to chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Powiem tak, szanuję, uwielbiam takich ludzi, co bawią się motoryzacją. Naprawdę odwalił tu kawał dobrej roboty. Wiadomo, niektórzy by może chcieli Ferrari, niektórzy by może by się śmiali, ale to nie chodzi o to. Nie każdy spełnia swoje marzenia. Motoryzacja jest tak rozpowszechniona na świecie. Nie ograniczajmy się tylko do jednego modelu. Bawmy się tym, róbmy chiptuningi, zrzucajmy auta na glebę, pierdolmy innych i miejmy to w dupie, że na kurwa hopkach zwalniających wszyscy na nas trąbią. Mamy to gdzieś. Pojedziemy na glebie Corsarzem. 300 HP na sprzedaż dla was. Limited edition version for you. Yes, no for me. Everything. Everything. Promotion. Black Friday nadal jest. Wchodzić na ogłoszenia i kupować tego kozaka.